Przedstawiamy Wam historię Spendiusza, który wiele podróżował i mając się różnych zajęć. Szczęście odwróciło się od niego w dniu, gdy został pojmany przez Kartagińczyków. Od tego momentu Spendiusza czekał bowiem żywot niewolnika w Kartaginie. Wzniesiony w sercu miasta kompleks świątynny wygląda wspaniale. Uroda Salambo, wielkiej kapłanki Tanit, zapiera dech w piersiach. Ale Spendiusz nie ma nastroju, aby podziwiać uroki Kartaginy. Pracuje w pocie czoła, a strażnicy nie szczędzą mu razów, jeśli tylko zauważą, że się ociąga. Zapomniany, siedząc w tajemnym lochu, Spendiusz przeklina swój los. Zrobiłby wszystko, byle tylko odzyskać wolność. Spendiusz robi użytek ze szkieletów więźniów, którzy mieli mniej szczęścia niż on, i w końcu ucieka. Później usuwa kraty z piwnicznego okna, wychodzącego na główny plac kompleksu świątynnego. Uciekającego z więzienia Spendiusza zauważa Salambo, córka Hamilkara. Obiecuje jednak pomóc Spendiuszowi w opuszczeniu miasta, jeśli ten zgodzi się zostać jej posłańcem. Bohater musi odszukać Mato, dowódcę najemników, i przekazać mu, że Salambo potajemnie się w nim kocha, a na potwierdzenie tego ofiarować ma to figurkę. Korzystając z rady córki Hamilkara, Spendiusz ukrywa się wśród bagażu skarbnika Hanona. Dzięki temu fortelowi nasz bohater bez kłopotu opuszcza kompleks świątynny, a następnie wyjeżdża z miasta. Hanon wraz z eskortą wiezie pieniądze dla najemników obozujących pod murami miasta. Żołnierze ci walczyli za Kartaginę podczas długiej wojny z Rzymem, która zakończyła się niepowodzeniem. Teraz niecierpliwie czekają na obiecaną zapłatę. Po krótkiej wędrówce Hanon zatrzymuje się przed obozem najemników. Skarbnik wygłasza przemowę, a tłumacz przekazuje jej treść tym wojownikom, którzy nie rozumieją języka kartagińskiego. Hanon rozkazuje, aby pierwsi wystąpili galijscy najemnicy i przyjęli należny żołd. Później zgłaszają się pozostali. W czasie przemowy skarbnika Spendiusz opuszcza kryjówkę. Niestety, jego ręce nadal krępują łańcuchy, dlatego upuszcza figurkę, którą miał przekazać Mato. Jak zareaguje przywódca najemników, kiedy otrzyma rozbity podarek? Sytuacja jest poważna, ponieważ Spendiusz potrzebuje ochrony Mato, jeśli ma uciec szukającym go Kartagińczykom. W obozie najemników Spendiusz poznaje Autaryta, wodza Galów, który uwalnia go z łańcuchów. Wyzwolonemu Skajdan poszukiwaczowi przygód udaje się naprawić figurkę, którą następnie przekazuje Mato. W zamian prosi dowódcę najemników o ochronę. Niestety. Mato nie chce ściągnąć na siebie gniewu Kartagińczyków, zamierza bowiem poprosić o rękę córkę Hamilkara. Sytuacja Spendiusza staje się coraz trudniejsza. Gdy wszyscy najemnicy otrzymają zapłatę, zwiną obóz, a nasz uciekinier nie będzie miał się gdzie ukryć. Żeby uniknąć niebezpieczeństwa, będzie musiał szybko coś wymyślić. Spendiusz zatrzymuje się przed straganem kupca winnego, a widząc w pobliżu tylko kompletnie pijanego Numidyjczyka, usiłuje zdobyć recepturę napoju, który doprowadził najemnika do takiego stanu. W końcu udaje mu się zmieszać ciężkie wino z dwiema miarkami kadzidła, jedną miarką pieprzu i jedną miarką pimentu. W rezultacie otrzymuje miksturę, która zwaliłaby z nóg nawet słonia. Spendiusz używa przygotowanego wcześniej napoju, żeby odwrócić uwagę strażników pilnujących namiotu Hanona. Żołnierze opuszczają na chwilę posterunek, a w tym czasie Spendiusz realizuje swój plan. Hanon wpada w panikę. Złoto przeznaczone dla najemników zniknęło. Spendiusz zdobył je i ukrył się, czekając na dalszy rozwój wypadków. Skarbnik próbuje wyjaśnić najemnikom powstałą sytuację. Ktoś zabił mojego tłumacza i ukradł wasze pieniądze, mówi po kartagińsku. Ale galijscy wojownicy patrzą na niego, nie rozumiejąc ani słowa. Wśród powstałego tumultu Spendiuszowi udaje się wmieszać w tłum, a potem przekonująco odegrać rolę tłumacza. Hanon mówi, że pieniądze się skończyły i nikt już nic nie dostanie. Ci, którzy jeszcze nie otrzymali zapłaty, muszą odejść z niczym. Najemnicy zaczynają się burzyć. Wystarczy iskra, aby doszło do wybuchu wściekłości.
Rzucony przez spędziusza kamień wywołuje gwałtowną reakcję tłumu. Najemnicy obrzucają Hanona kamieniami. Skarbnik wraz ze skortą musi uciekać, aby ujść z życiem. Spendiuszowi udało się podburzyć najemników przeciw Kartaginie. Spendiusz przekazuje autarycie wodzowi Galów pieniądze skradzione Hanonowi i w ten sposób zdobywa jego życzliwość. Dumny Gal nie chce jednak trzymać łupu w swoim namiocie, dlatego nakazuje Spendiuszowi, żeby zakopał pieniądze w miejscu, o którym tylko oni dwaj będą wiedzieć. Ledwie Spendiuszowi udaje się zakopać skarb, gdy w obozie pojawia się wysłannik z Kartaginy. Miasto chce zadośćuczynienia za to, co spotkało skarbnika Hanona. Przedstawicielem Kartaginy jest Hamilkar, ojciec Salambo i znany najemnikom dowódca, któremu podlegali w czasie ostatniej wojny. Mato wraz z autorytem i innymi wodzami przyjmuje Hamilkara w namiocie. W naradzie uczestniczy również Spendiusz, który musi się wykazać nie lada sprytem, jeśli bowiem najemnicy dojdą do porozumienia z Hamilkarem, jego życie będzie niewiele warte. Starannie dobierając słowa, Spendiusz przekonuje najemników do decyzji o wypowiedzeniu wojny. Nic nie wskurawszy, Hamilkar wraca do Kartaginy. Po jego odejściu w namiocie narad zapada niepokojąca cisza. Wodzowie niepewnie spoglądają po sobie. Niektórzy z nich już żałują wypowiedzianych wcześniej słów. Gdy myślą o potędze Kartaginy, w ich sercach rodzi się niepewność. Czy na pewno odważą się stanąć do walki z tak silnym przeciwnikiem? A może powinni przywołać Hamilkara i wznowić negocjacje? I znowu wszystko w rękach przebiegłego Spendiusza. Kości zostały rzucone. Aby przekonać najemników do wypowiedzenia wojny, Spendiusz zgodził się wziąć udział w niebezpiecznej misji. Musi wrócić do Kartaginy i przynieść stamtąd Zainf, święty Welon, bogini Tanit. Mato przywołuje do siebie Spendiusza. Kiedy przybędziesz do miasta, porozmawiaj z Salambo. Powiedz jej, że to okoliczności zmusiły mnie do walki z jej rodakami. Straciłem szansę na to, aby poślubić ją za zgodą ojca. Ale to nic. Czego nie da się zdobyć w imię prawa, wezmę siłą. Spendiuszowi udaje się dostać do Kartaginy przez akwedukt, który zaopatruje miasto w wodę. Opuszcza kanały przez otwór wykuty w zboczu. Noc jest ciepła. Od strony śpiącego miasta dociera zapach przypraw, smoły i suszonych alg. W pobliżu nie ma żywej duszy. Jeszcze tylko jeden skok i Spendiusz ląduje na kartagińskiej ulicy. Szalony, a może natchniony przez bogów żebrak, daje Spendiuszowi ptaka, którego nazywa swoją małą księżniczką. Przekazując dar, wypowiada dziwne słowa. Kiedy każda para demonów zawyje jednocześnie, drzwi grozy otworzą się przed tobą. Omiń skarby, idź ciemnymi korytarzami i odszukaj ścieżkę wiodącą do ogrodów. W świętych gajach śpiewa ptaszyna, a dwugłowy ptak, samiec, tkwi uwięziony w pułapce. Blisko śpiącego potwora rosną trzy zsyłające sen kwiaty. Trzeba je zebrać, zetrzeć i wrzucić w ogień. Uśpij tę, która patrzy. Zaczaruj strażniczkę i weź w dłoń święty welon. Spendiusz znajduje Hanona w gospodzie, w której skarbnik stara się zapomnieć o przykrych obowiązkach wynikających z pełnionej przez siebie funkcji. Podaje mu środek odurzający i okrada Hanona z senatorskich insygniów. Przebrany za senatora Spendiusz wchodzi do kompleksu świątynnego. Spendiuszowi udaje się wmieszać w tłum senatorów obecnych w świątyni Molocha. Hamilkar opowiada pozostałym dostojnikom o niepowodzeniu swojej misji. W odpowiedzi podnoszą się głosy oburzenia. Musimy się pozbyć tych łotrów. Cóż z tego, że jesteśmy im dłużni zapłatę? Roztopmy złoto i wlejmy je im do gardeł. Mimo ostrzeżeń Hamilkara, który zaleca rozwagę, wściekli senatorowie głosują za wojną. Obrady dobiegły końca. Sala powoli pustoszeje, a ukryty w cieniu kolumny Spendiusz zostaje sam. Rezygnując z opuszczenia sali głównymi drzwiami, Spendiusz wybiera częściowo ukryte wyjście, za którym znajdują się prowadzące w dół schody. Rozlega się okropny hałas. Spendiusz uruchomił jakiś mechanizm, który spuścił kratę, odcinając mu drogę powrotną. Przed bohaterem znajduje się pusty korytarz. Wszystko wskazuje na to, że Zainf jest bardzo daleko.
Pokonawszy podziemne pułapki, spędziusz wchodzi do kipiącego zapachami ogrodu. W ciemności nocy rozbrzmiewa śpiew kapłanki. Spędziusz bezszelestnie podchodzi bliżej, aby usłyszeć słowa pieśni. Czasami chuda i zgięta, jak galera bez masztu, szybuje nad czarną tonią morza. Czasami lśniąca i krągła, przelatuje nad szczytami gór, jak pasterz wśród gwiazd. Spędziusz pokonał ostatnie przeszkody dzielące go od zaimfu. Sięga po święty welon i owija się nim. Ten prosty gest sprawia, że nadchodzący żołnierze stają się potulni i obawiają się zbliżyć. Chroniony mocą welonu spędziusz wychodzi ze świątyni. Skamienieli ze strachu strażnicy pozwalają mu przejść. Nikt nie ośmieli się zatrzymać osoby, która posiada zaimf. Spędziusz wyjeżdża z kompleksu świątynnego na grzbiecie posłusznego jego woli słonia. Przeżywa jednak moment przerażenia, gdy pod nogi zwierzęcia wpada przerażona świnia. Słoń wpada w panikę, ale na szczęście jeźdźcowi udaje się go okiełznać. Zdziwieni przechodnie patrzą, jak spędziusz opuszcza miasto przez bramę. Oddala się, zabierając ze sobą szczęście Kartaginy. Najemnicy gotują mu triumfalne przyjęcie. Teraz, gdy zdobył zaimf, ich wątpliwości zostały rozwiane. W tym momencie każdy chce wojny. Wódz zwołuje radę, aby przygotować plan bitwy. Po zakończeniu narady, wodzowie rozchodzą się do zwykłych zajęć. Zabierając ze sobą zaimf, Mato wyrusza na wybrzeże. Narhavas prowadzi swoją konnicę w głąb lądu. Autaryt wraz z większością swoich oddziałów pozostaje w obozie na straży. Spędziusz zastanawia się, w jaki sposób można dokonać sabotażu kartagińskiego akweduktu. Podczas wyprawy Spędziusz udaje się aż na górską przełęcz Topora. Tam w zapomnianej świątyni wyjmuje oko z posągu Molocha. Spędziusz odkrywa podziemny kanał, który zaopatruje w wodę system kartagińskich akweduktów. Wrzuca oko Molocha w nurt strumienia, wywołując potężną eksplozję. Pozbawione wody akwedukty nie mogą już zasilać kartagińskich fontan. Spędziusz wykonał swoje zadanie. Teraz musi tylko spotkać się z najemnikami i powiedzieć im o sukcesie misji. Podczas gdy Spędziusz przeszukiwał przełęcz Topora, Hannon opuścił Kartaginę na czele dużej armii. Bojowe słonie i słynny Święty Legion zaatakowały najemników dowodzonych przez Autaryta. Wódz Galów, który w czasie ataku był pijany, pozwolił się zaskoczyć. Kartagińczycy zmusili jego oddziały do ucieczki w Góry Samotności. W tym miejscu, po zniszczeniu akweduktu i pokonaniu szczytu, Spędziusz znajduje najemników. Spędziusz zbiera pokonanych najemników i rusza zaatakować Hannona. W tym samym czasie Narhavas ze swoją konnicą wraca z zapasami. Numidyjczycy gnają przed sobą stado świń, które przyprowadzili z głębi lądu. Przed rozpoczęciem bitwy Narhavas spotyka się ze Spędziuszem. Dzięki nowym posiłkom Spędziusz zdobywa tak potrzebną konnicę oraz stado świń, które nieoczekiwanie rozbiegły się po polu bitwy. Po drugiej stronie Hannon ustawia swoje oddziały. W środkowej linii umieszcza słonie i wspaniałą falangę Świętego Legionu. Spędziusz odnosi zwycięstwo. Bierze w niewolę nieprzyjacielskiego generała, przegania niedobitki wrogiej armii i przejmuje kontrolę nad obozem najemników. Niedługo po zakończeniu bitwy powraca Mato z machinami oblężniczymi sprowadzonymi z nadmorskich metropolii. Machiny zostają ustawione przed murami miasta. Rozpoczyna się prawdziwe oblężenie Kartaginy. Jeden z ludzi Narhavasa próbuje zabić Spędziusza, ale ten świadom zagrożenia krzyżuje niecne plany. Poszukiwacz przygód podsłuchuje rozmowę Narhavasa z jednym z posłańców Hamilkara. Numidyjski wódz został przekupiony przez Kartagińczyków. Gdy Hamilkar zaatakuje, Narhavas ma mu pomóc i stanąć przeciw niedawnym sprzymierzeńcom. Najemnicy są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Spędziusz i Mato są szybsi niż Narhavas. Na czele Galów, Balearczyków, Etrusków i innych sprzymierzeńców atakują numidyjską armię i przepędzają ją w głąb lądu.
Już czas. Hamilkar opuszcza Kartaginę. Spendiusz i Mato ruszają w jego stronę i próbują złapać go w kleszcze swoich oddziałów. Hamilkar reaguje natychmiast. Wysyła część swoich wojsk do ataku na armię Mato, a sam z doborowymi żołnierzami rusza na Spendiusza. Na południu Mato odnosi zwycięstwo i spycha wroga z powrotem do miasta. Na północy Spendiusz ma kłopoty. Szybko zauważa, że w otwartej walce nie pokona jednego z najlepszych generałów. Aby ocalić swoją armię przed pogromem, nasz bohater musi się wycofać w kierunku Gór Samotności. Niestety, okazuje się, że właśnie tam Nar Hawaz zgromadził swoje oddziały po porażce z Mato. Jak wilki ścigające owce, Hamilkar i Nar Hawaz spychają najemników na przełęcz topora. Napastnicy odcinają wszystkie drogi ucieczki, zrzucając odłamki skalne ze zboczy urwiska. Spendiusz i jego żołnierze znaleźli się w pułapce. Wróg ma powody do zadowolenia. Teraz wystarczy tylko poczekać, aż głód i pragnienie dokończą dzieła. Mimo otaczającego go niebezpieczeństwa, Spendiusz może się nacieszyć smakiem zwycięstwa. Udało mu się pokonać przeciwności losu, wyjść cało z górskiej przełęczy, w przebraniu przedostać się do nieprzyjacielskiego obozu, a teraz szpieguje wrogów, Hamilkara i Nar Hawaza. Z ich rozmowy dowiaduje się, że armia Mato rozłożyła obóz u stóp Gór Samotności. Jest co prawda blisko, ale znajduje się w położeniu, w którym nie może wykonać żadnego ruchu. Teraz, gdy jego misja się zakończyła, Spendiusz odchodzi. Mato nie może zaryzykować ataku. Chyba że odważny poszukiwacz przygód przeniknie do obozu wroga i da mu szansę, której grzechem byłoby nie wykorzystać. Spendiusz wznieca pożar w zagrodzie słoni. Słonie niszczą obóz, tak jak fala przypływu niszczy budowlę z piasku. Ogień szybko przenosi się z namiotu na namiot. W ciemności nocy nie milkną krzyki. Mato, stojąc na równinie, widzi pożar w obozie nieprzyjaciela. Postanawia wykorzystać okazję i przygotowuje się do ataku. Hamilkar ginie stratowany przez słonie, a Nar Hawaz ucieka. Pozbawieni dowódców Kartagińczycy oraz ich sprzymierzeńcy zostają szybko pokonani. Mato znajduje Spendiusza pośród dniących jeszcze pozostałości obozu Hamilkara. Uwalniają tych, którzy ocaleli na przełęczy topora, a później ruszają na Kartaginę. Zdesperowani Kartagińczycy zwracają się o pomoc do Molocha. W ognistym brzuchu Boga giną setki ofiar. Zadowolony Bóg decyduje się pomóc miastu. Kamienne demony siedzące na murach i dachach świątyń ożywają, aby walczyć z najemnikami. Miasto wciąż dysponuje licznymi oddziałami. Żołnierze zbierają się za ożywionymi posągami, przygotowując się do ostatecznej bitwy. Najemnicy z plemion Etrusków i Galów postanawiają związać się brązowym łańcuchem. Dzięki temu będą pewni, że nikt nie ucieknie z pola bitwy. Mato, stojąc na czele wykradzionych wrogowi słoni, dzierży zajmf. W tym czasie Spendiusz ma za zadanie rozmieścić żołnierzy tak, aby byli gotowi na spotkanie z kartagińską armią złożoną z ludzi i demonów. Kartagina poniosła porażkę. Opuszczone przez bogów i ludzi miasto dostaje się w ręce najemników. Spendiusz może wreszcie poczuć radość z zemsty. Na szali losu jego czyny były ważniejsze niż zasoby tysiącletniego miasta. Salambo i Mato spotykają się w mieście. Chwała niech będzie Tanit, która inspiruje i rządzi miłością.